Cześć, z tej strony Tritsus. Jeż Tritsus, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft. A konkretnie to ciekawy Minecraft, gdzie pokazuję wam najciekawsze rzeczy z całego świata Minecrafta. I w dzisiejszym odcinku będziemy się powiększać. O, moja wysokość wzrosła o 4 cm. Czy serio jestem większy? Czy serio już teraz jestem większy, ludzie? Patrzcie, już nie możemy teraz się zmieścić pod takie normalne coś, więc póki nie jesteśmy kompletnymi gigantami, no to powinniśmy chyba iść w stronę jakichś drzew i sobie je po prostu ściąć, a wy możecie teraz zostawić łapkę w górę, dlatego że każda łapka w górę, to wiecie co jest? Tak, każda łapka w górę to jest 1 cm wzrostu, który urosnę w Minecrafcie. I zobaczymy, czy jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to wtedy czy będziemy naprawdę tacy kompletnie gigantyczni. To było dosyć dziwne. Czy to nie było dziwne uczucie ogólnie? Patrzcie, cały czas wyglądamy jak w miarę normalny gracz, ale chyba jesteśmy już w wysokości. Tak, 3 kratki mamy. Mamy równe 3 kratki wysokości. W ogóle to mam nadzieję, że zostało wgrane na serwer to, o co wszystkich prosiłem, którzy pomagali przy tworzeniu tego serwera. Czyli to, żebym nie tylko robił się większy, ale wiecie, jak jesteśmy teraz tacy duzi, to co? Ej, chwila, czy my zawsze będziemy mogli się zmieścić do 1 na 1 blok? Nie, to jest niemożliwe, też rośniemy, czyli to jest pewnie ostatni moment, kiedy możemy się tak zmieścić, ale w momencie, gdy będziemy jeszcze dużo więksi, no to słuchajcie, nie będziemy mogli nawet sobie kopać nic, a wiadomo, że w Minecrafcie to najważniejsze są diaksy, więc jak będziemy za duzi... nie! Ludzie, to było... To jest zbyt dziwne, że się tak wolno powiększamy, bo przez to... W ogóle się nie czuję, jakbym się powiększał tak jakby. Ale wiecie co, zobaczmy, czy te kilofy działają i czy są one lepsze. Ej, czy my jesteśmy... Ej, my jesteśmy dużo szybsi, pytanie brzmi... nie, dobra, nie będę robił eksperymentu lawy chyba. Albo tak właściwie co mi szkodzi? Okej, dobra, nie. Wcale nie jesteśmy ludzie mocniejsi. Wcale nie jesteśmy mocniejsi. A czy mamy więcej siły na przykład? Możemy to sprawdzić, na przykład na niej. Ile hitów, żeby cię rozwalić, owco? Ile... Dobra, mam wrażenie, że wcale nie jestem silniejszy. Ja do końca nie wiem, co tutaj się dzieje, ale wiem, że to powinno zadziałać. Wykopmy sobie jeden węgiel. O nie! Ej, widzieliście to? Jak to się śmiesznie zbugowało? Okej, dobra. Czyli ten kilof jednym słowem. Dobra, zobaczmy sobie, co się teraz stanie. Czyli ten kilof kopię normalnie w takim razie. Normalnie udało nam się zebrać normalny węgielek. I jest zupełnie normalnie. Patrzcie, już musimy tak kłaść teraz. Dobra, teraz już widać, że zaczynam być gigantem. Teraz to już nie jest żadna tajemnica. Ja po prostu co kilka sekund rosnę. I zobaczmy, co zrobi ten kilof w takim razie. Ej, ludzie, to jest jednak wgrane. Po prostu tamten kilof drewniany nic nie robił, a ten kilof sprawia, że możemy poruszać się jak normalna osoba, mimo że jesteśmy gigantami, słuchajcie. Nigdy nie wiedziałem, że będę narzekał. No dobra, to jest całkiem niezłe. To jest całkiem niezłe, ale wiecie co? Nie chcę mi się... O nie, znowu urosłem. Ej, ludzie, moja prędkość za szybko się zwiększa, wiecie? Zdecydowanie za szybko się zwiększa. Ej, czy ja nie zebrałem przed chwilą bardzo dużo stołna? A czemu mam tylko 5 stołn? O nie! Czy wypada mi... Czy wypada... To znika? Czyli ja po prostu kopię więcej, ale nie zdobywam więcej? Ludzie, to jest bardzo zła wiadomość. To jest bardzo zła wiadomość, że ja mogę się wykopać, ale wcale nie zdobywam więcej itemków, bo... w sensie, po co ja mam kopać lepiej, skoro nie dostaję itemów, które wykopałem? Beznadziejnie, nie? Ale przecież ostatnio wypadały, stary. Czemu teraz nie wypadają? Wiecie co? Po prostu jedna rzecz jest, ludzie, ważna. Nie zwracać uwagi na niefajne rzeczy, tylko zwracać uwagę na te fajne rzeczy. Jesteśmy wielcy, jesteśmy fajni, słuchajcie. I możemy robić w Minecrafcie teraz co chcemy. Za chwilę napadniemy na tych pillagerów, którzy są gdzieś tam na horyzoncie. Tylko potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Tak, chwilę kopałem sobie tylko to jedno żelazo. A patrzcie, jak urosłem przez ten czas. Dosłownie zajęło mi to minutę. Już, ludzie, jesteśmy w za szybkim tempie wielcy. I to mi nie do końca odpowiada, wiecie? To mi naprawdę nie odpowiada, że ja tak szybko robię się wielki. I przede wszystkim, że nie wiem, jakie mi to daje zalety. Zobaczmy ten kilof może. Okej, dobra, ten kilof to jest coś, co pozwoli nam... O, man, to jest, dobra. Przynajmniej ten kilof pozwoli nam wejść, gdzie chcemy.
Więc go już mamy, to jest jedna rzecz, która jest zdecydowanie na naszą korzyść. Zróbmy sobie może jeszcze jakieś pochodnie na wszelki wypadek. I wiecie co? Ja bym chciał teraz wytestować po pierwsze moją... czy ja ją mogę rozdeptać? Nie, nie mogę jeszcze. Nie mogę jej rozdeptać. Dobra, mam mięsko. Ale ludzie, za to skaczemy dużo wyżej, więc teoretycznie to może działać na naszą korzyść pod tym względem, że słuchajcie, możemy... Patrzcie, patrzcie, co możemy robić. Wy to widzicie? Jesteśmy tutaj już u pillagerów. Okej, dobra, spokojnie. To powinno działać tak, że mogę robić włam i tak do nich tutaj. Jest! Patrzcie, udało się. I mamy te... Co? Czemu tam jest Ender Dragon? Czemu tam jest Ender Dragon? Czemu tutaj nic nie ma w tym czeście? Dobra, ludzie, to jest najdziwniejszy świat, na jakim ja grałem. I kompletnie go nie ogarniam. Bo tutaj jest właśnie Ender Dragon. Czekajcie, czy... Halo? Halo, Ender Dragon, weźcie spadaj stąd. Weźcie spadaj z tego świata. Nikt cię tutaj nie chce. O nie. Dowiedziałem się w ogóle jednej ciekawej rzeczy bardzo, że po 12 minutach grania podobno powinniśmy wejść w rozmiar, w którym dostanę dużo, dużo więcej serduszek. Więc nie daje się to tak cały czas, tylko po właśnie kilkunastu minutach. Więc teraz wiecie co? Ja przez chwilę poczekam, aż stanę się dużo silniejszy i wtedy wam pokażę efekty po prostu. Wrócimy wtedy też do tego Ender Dragona na pewno. Jestem teraz taki duży i co się z nami stało? O kurcze, co? Dobra, dużo szybciej biegamy, dużo wyżej skaczemy i dalej. I także pojawiły się dwa efekty, tylko jest jeden problem. Dostaliśmy Health Boosta i efekt Health Boost... O nie, jeszcze wzrastamy! Efekt Health Boost daje nam to, że po prostu mamy więcej serduszek, ale nie daje nam tego, że regenerują nam się te serduszka. A, okej, dobra. Tak, dostaliśmy jeszcze siłę. No kurczę, tyle musiałem czekać, tyle się zastanawiałem, co się dzieje z tym Minecraftem, że ten wzrost nam nic nie daje. A tutaj taki obrót rzeczy po prostu fajny, że jednak mamy bardzo dużo benefitów z powodu tego, że jesteśmy więksi. Możemy rozwalać wszystkich, nie możemy niestety wszystkich rozdeptywać, ale za chwilę zrobimy porządek tutaj z Ender Dragonem, który zatruwa nasz świat swoją magią. I zobaczymy właśnie, jak duży jest ten strength. Dlatego, że wiecie, rozwalenie świnki na jednego hita to wcale nie jest, że tak powiem, aż takie osiągnięcie, ludzie. Bo świnka nie ma dużo życia właściwie. Nie ma na pewno tyle życia, co my. O co? Aha. O nie, akurat nam się zmniejszyło ten. Akurat nam się zmniejszyło jedzenie i nie możemy biegać w momencie, gdy dostaliśmy jeszcze speeda chyba. Zobaczmy. Okej. Dobra, ludzie, mamy super szybkość. W sensie, to wygląda jakbyśmy biegali normalnie, dlatego, że jesteśmy gigantyczni, ale z drugiej strony też widać, że właśnie biegamy bardzo szybko, że tak powiem. Wiem, że to jest dosyć dziwne, ale także to jest całkiem fajne. Czemu w ogóle tak wolno nam się regenerują serduszka? To jest dosyć beznadziejne, to jest naprawdę dosyć beznadziejne. Ale wiecie co? My jesteśmy hardkorami, więc w tym momencie bierzemy sobie już wszystkie rzeczy tutaj. To jeszcze niech się tutaj poprzepala może. A my słuchajcie, idziemy... O! Co? Aha! To nie był efekt speeda, tylko... Czy ja... Co? Aha, patrzcie, bo jak walnę to, to ten kill off ma właściwości rozwalające. Rozwalmy całą wieżę pillagerów, ludzie. Nie lubię was, nie lubię was. Okej, dobra, pokazaliśmy mu. Pokazaliśmy mu też. Okej, jakie to jest łatwe, czemu to zawsze nie jest tak łatwe? O nie, ale jak jesteśmy wielcy, czy my możemy bez skakania przejść przez to? Tak, w każdym miejscu, tutaj, O nie, spadliśmy do kanionu, tylko nie to, ludzie. Tylko nie spadniecie do kanionu. Tymczasem Tritsus. Może się wydostać w 2 sekundy po prostu z tego kanionu. Jesteśmy tak już po prostu mocni. A ten smok, on jest nadal mocny? Czy jesteś nadal mocny dla mnie? Nawet w momencie, gdy mam 3 rządki. Ej, halo! Co jest? Co jest silniejsze? Latający smok czy biegający Tritsus? Co ty robisz? Co ty robisz? Czy ty chcesz się bić? O nie, dobra, nieważne. Ucieknijmy chwilkę. O, znowu się powiększyliśmy, oh man. Patrzcie, ten smok leci, ale my możemy i tak chyba go dosięgnąć. Tak mi się przynajmniej zdaje, będąc takim gigantem. Halo, ziomeczku, chodź tu. Ej, my możemy sięgnąć latającego smoka, jesteśmy tak wielcy, co jest? Ej, czy my mamy jeszcze... O, rozwaliliśmy go! Co jest? Zdobyłem nawet achievement, że wygrałem Minecrafta.
co jest? Ej, to jest mega, mega dziwne. Wiecie co? Teraz zobaczmy dwie ostatnie rzeczy. Po pierwsze, give Tritsus. Weźmy sobie z komend teraz pikaks deterytowy i pójdźmy do wioski i zobaczmy, czy jesteśmy jednym kopnięciem kilofa w stanie wykopać całą wioskę. Dobra, ludzie, jestem w wiosce i przypadkowo, że tak powiem, raz wykopałem jedną rzecz i to się stało, ale... teraz chyba będziemy w stanie... Ej, chwila! Teraz itemki w ogóle wypadają! Patrzcie! Zobaczmy, jak to się stanie. Co? Co jest? Co tu się dzieje w ogóle? Ej, dobra, to jest epickie, ludzie. To jest epickie. Jesteśmy po prostu wielcy. Jesteśmy w stanie wszystko kopać. O nie, dobra. Chyba przesadziłem. Chyba trochę przesadziłem z tym światem. A jeżeli nas się postawi przy domku, to wyglądamy po prostu tak. Więc ludzie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobał. Zostawcie łapkę, może zainteresuje was któryś z tych filmów, które wam się teraz wyświetlają. Widzimy się już jutro. To było na tyle. Na razie.